dla masowej publiczności to, co my robimy, co produkujemy, czyli wysoko nakładowy film historyczny, to jest rzadki ptak, szczególnie w Polsce. Mam nadzieję, że to się zmieni, bo polska widownia uwielbia tego typu rzeczy i popularność kanałów tematycznych, historycznych, która jest gigantyczna w Polsce, świadczy o tym, że to jest wielki rynek. I myśmy postanowili z tego rynku kawałeczek łyknąć, troszkę z tego tortu sobie odebrać. Mam nadzieję, że to jest początek i że takich dużych produkcji, które mają szansę na naprawdę masową widownię, powiem 9 milionów widzów do tej pory przez 2 miesiące eksploatacji, to nie jest źle, że takich produkcji będzie więcej. No, wyjątkowość tego filmu polega na tym, że zrobiliśmy go bez jednego klapsa, bez użycia kamery, choć kamer było w tym filmie pewnie kilkanaście albo kilkadziesiąt. Posłużyliśmy się najstarszymi dostępnymi materiałami archiwalnymi i najbardziej nowoczesną technologią komputerową. Czyli te najstarsze materiały, jakie udało nam się znaleźć, które dokumentują odrodzenie Polski 100 lat temu, przyswoiliśmy współczesnej widowni dzięki daleko posuniętej obróbce oraz, powiemy nieskromnie, nie najgłupszemu pomysłowi, jak to opowiedzieć, żeby współczesna widownia chciała usłyszeć kawałek historii Polski.